coś jest, godzina 5:45 i mamy jakiegoś niedużego leszczyk. Pierwsze koty za płoty, ale zaraz jaki gruźliczek. Pierwsza rybka z dzisiejszego wypadu, czyli taki nieduży. Dobra, baja, płyń po kość dorosłego. Oddaj przynętę, ale nie ma. Założymy świeżą i wędkujemy dalej. Siema, tu poza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6:07, sobota 15 kwiecień 2023 i oto w ten kwietniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. Więc nie przyciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś wybierać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bądź późno! No, pociąga, bawić się. I co mamy tym razem? No, już większy Japoniec będzie. No, większy. To chyba nie jest karpik, chyba że mały karpik. Bawiło. Druga ryba, godzina 5:05. Wymiana baterii. Nie zwróciłem uwagi. Może być nieduży karpik. Albo Japoniec, taki 40, albo nieduży karpik zarybieniowy. Ale stawiam chyba na karpika. Wolałbym, żeby linek był. O, i by było pięknie. Zobaczymy, co to jest. Nic na siłę. Oto sztywny kij na trochę większe rybki, drodzy Państwo. Więc pomału podbierze. Idzie w tarolisko. Karpik będzie nieduży. Bije. Uspokoimy trochę rybę. Nieduża, ale wiecie. Nie chcę jej gęby rozwalić. I co mamy tutaj? Malutki karpik. A brał tak, jakby chciał, a nie mógł. Ale waleczny gówniarz. Brał, wie. Słuchaj, coś się dzieje. Ale jak idzie, zobacz jak idzie. No, ale rzeczywiście tak. No. Jeszcze go stracę, zobaczy, że wyrwę mu hak. Bo nie chce się z nim bawić, wiesz. A on nie chce się poddać, zobacz. Jaki gówniarz. Mówisz, jeszcze kulkę mi tutaj. O, ty byczku jeden. No taki akurat do wzięcia fajny. I drodzy Państwo. Tak, ruch jest. No taka ładna rybka. Zobaczcie, jaki ładny. Ładnie zapięty. Zobaczcie, jaki ładny. Ok, więc baja. Jest? Dobrze. Takie samo. Zobaczcie, drodzy Państwo, pokażę Wam, jaki ładny. Dobra, weź sobie odczep. I przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Wiecznie. Ale bajecznie. Oczywiście ze mną jest kolega Krzysiu. Siema. Krzysiu, no i co, jak? No jest pierwsze branko, było.
Rybka mały jest. Karpik, rybka złowiona. Czekamy dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobry dzień. Dobry dzień. Jak zawsze. Jak zawsze. No i widzicie, drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Więc czekajcie i zobaczycie sami, co i jak w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie z nami z scyzorami, bo sam jestem ciekaw, co nam pyknie. No, a on mnie się bawi. Bawi się, bawi. No oby, oby, oby. Krzysiek boki zapina, będzie miał zawsze to od wiatru cieplej, nie będzie mu tak zawiewać. Ja boków nie mam przy tym radikala parasolu. Więc widzicie, wskazany jestem. Namiot miałem wziąć, ale szybko, szybko. W końcu wziąłem parasol. No ale boki są dobre, dobre, bo jak przywiewa, wieje, jak deszcz pada, to zacinać może pod parasol, a jak boki są przy parasolu, to zawsze to inaczej. Więc wędkujemy. No jest fajnie, fajnie. Dwie rybki. Leszczyk nieduży, karpik nieduży, 6.13 i cóż można chcieć. Zbiornik, woda stowarzyszenia, do którego należy, zachcinek. No i zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj sobota tu, jutro niedziela na Kielcoku zawody gruntowe, klasyk, jedna wędka, Grand Prix, czyli zawody mojego koła ze stanowiskami, dwie tury po 3 godziny. No i też jutro wybieram się na rybki. Ochotka jest, pinka jest, joker zakupiony. No i tak, aby posiedzieć z kolegami, wspólnie powędkować. Miejsce nie jest najważniejsze, tylko udział w zawodach. No i posiedzimy większość dnia jutro na Kielcoku. A dzisiaj trochę grubiej. Metoda gruntowa za jakimś większym zwierzem. A czy wpadnie? Zobaczcie sami. Bo sam jestem ciekaw, czy jakaś rybka będzie. O, Krzysiek coś tam ma. Zahaczyłeś! No. No. Materiał na wszystkie strony. Ja już myślałem, że będę, wiesz, podbierał. Ja już też tak wiem. Ale patrzę, materiał na wędkach, mówię. No. Tak. Jeszcze jak widzisz, parasolkę założyłem, tylko tył naprzód, nie? No, no. Ale widzisz. Zawsze ci będzie cieplej, nie? Nie, no na pewno wiesz. A ty, Krzysiu, lubisz ciepło, lubisz. No. Lubisz, nie? Lubisz barznąć, widzę. Słuchaj, mój kręgosłup już nic nie lubi. Nic nie lubi. Niczego już nie lubi, on lubił, wiesz, tylko wiesz, wygodne łóżko. Wiesz, dobre jedzenie. Tak. No dokładnie. Dobrze, wędkujemy. No widzę, widzę. No, teraz opada. U mnie tak samo podciągnęło, ale czekam, aż to odjedzie. Na niebieskiej branie. No. Może przepływają, może są. Może, może obcierka była. Niech się kręcą. Krzysiek też ma dwie ryby. Karasia teraz złowił takiego w miarę. No i coś się dzieje, ale czekam na te większe miśki. Oby, oby. I zobaczymy. Więc sam jestem ciekaw, czy będzie jakaś fajna rybka z dzisiejszego wypadu. Oby, oby. No widzę, widzę. Ja to się cieszę, że coś pływa, wiesz, tu w pobliżu, że się kręcą ryby. No. To jest, wiesz, podstawa, nie? Tak, przebamy wiele godzin jeszcze na wędkowaniu. Ja będzie to mogę siedzieć do 18. No, no, no to będziemy siedzieć, nie? Zobaczymy. Trzeba coś fajnego złowić. No, słuchaj, jak coś się dzieje, kręcą się, być może, że jest szansa. No. Bo najgorzej, jak jest taki, wiesz, totalny zastój. No ale wiesz, zawsze jest szansa, jak zarzucone, nie? No, wiadomo.
No, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić fajnego. Dokładnie. Więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. Karpik, ale nie duży. Nie. Nie duży. Ale karpik, taki jak wcześniej. Jechał, jechał, chciałem nagranie, jak jedzie, to stanął. Tak jak wcześniej, wiesz, nieduży. Chodź, 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 chodź. Krzysiu cię podbierze, pyza cię wypuści. No, jeszcze kulkę straciłem, bycie. Jeszcze kulkę, ucierpiała. Rzuć go na matę, koleżko, dziękuję ci. Rybko odczepimy. No i taki przyzwoity, taki akurat do wzięcia. Co on ma tutaj? Taki. Po zimie. Zapięty. Już. Widzicie, drodzy Państwo, taki nieduży. Taki ładny drugi karpik. No. Baja. Baja. Pójdź po kość dorosłego byku. To samo, no. Sporo tego dali. Tak bardziej, wiesz, bardziej szarpie, wiesz? Troszkę większy jest. Może nie jest jakoś, ale zobacz, zakładałem sobie przynętę. No, no, widziałem, no. A one w tym momencie... Ale ruch jest, najważniejsze, że coś bierze. No bije, 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 no. No to samo, no. To samo. No sporo tego karpia. Ten większy nie podejdzie, bo ten mały się kusi od razu, nie? Jeszcze troszkę. No mówię, szybciej go wyholujesz, szybciej wróci do wody, a takie niemądre te ryby naprawdę. Więc, drodzy Państwo, taki baja. Zobaczcie. Żółta kulka. I wędkujemy dalej. Teraz to do brzegu idzie, wiesz, mocno poszła. No, no. Patrz, gdzie poszła, tak? Widzę, wtarlisko, no. Wtarlisko, aż zakręciła, po prostu patrz, pod sam brzeg idzie. Widzę, widzę, no. Ale czuję, po, wiesz, po tym, że tu jest... Większa. Troszkę... No może być piątka, nie? Czwórka. Co? Na razie to mi do brzegu mocno poszła. No. To tylko po zacięciu poczułem, że jest, wiesz, coś troszeczkę większego. No zobaczymy, nie? O, teraz to zaczęło uciekać od brzegu. Zobaczymy, jak się... A nie, nie, mały, mały, gnojek. No to i tak patrz. Gnojek, 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 no. Jakieś takie czucie, no. Normalnie... One co, tak, wiesz... Tak chyba agresywnie poszedł, no. A potem już do brzegu to... No zobacz, widzisz, widzisz? Nie, no popatrz, no. Myślałem, że to będzie... No. Że ładna ryba, nie? Że ładna ryba, tak po pracy, no, no. No, ale zobacz, przez to są bardzo aktywne, ruchliwe. I to chyba dlatego tak. No widzisz, wszystko... Odjazd, no, pierwszy, widzisz? Zrobił bardzo intensywny. I taki karpik. Bardzo. Twój, trzeci chyba, nie? Trzeci, tak. No, ładny. Bardzo agresywny. Ok, więc wędkujemy dalej i czekam na te większe miśki. No to samo, jeden rocznik. No, tak, góra, dół, góra, dół. Nie, dlatego te brania tak wyglądają. No. Dlatego te brania... Nie mówię ci, dlatego, ale i tak, wiesz, walczą te karpie, ale nie pojedzie tak, żeby konkretnie, tylko góra, dół, nie? Tak, tak, tak. To samo, czuć po kiju nawet, nie? Właśnie leniwe są. Szkoda, że te linki nie biorą, nie? Tutaj mało jest tego lina chyba, nie? Ja może z dwóch złowiłem. A ja nigdy tu nie złowiłem. Z dwóch przez trzy lata. Nie trafił ani jeden. Karb jest, ale mówię ci, wiesz. No, może trochę większy. Ciutkę może. Zobaczymy. O. Nie, 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 nie. Wszystko to samo. O, Japoniec, jaki ładny. O, temu to zrobię zdjęcie. Bo jest ładny.
Więc na matę go, Krzysiu, proszę cię, połóż. Dziękuję ci. Zrobię mu zdjęcie, o, bo jest ładny. Taka 40 będzie. To u ciebie? U mnie. U ciebie, na kolejne. U mnie jedzie, to będzie dobra ryba. To będzie dobra ryba. Nie. Jednak nie. Dublet. Dublecik, drodzy państwo. Zobaczymy tylko co. Szybciutko, no. Ale też tuż ta kukurydza. Sztuczna kukurydza. Tamtemu muszę zdjęcie zrobić. A tu co łaby? Też karpik. Karpik, tu Japoniec. No muszę go z ręki odpiąć. O, i u mnie. Ale też widzisz. Odszarpnął. Oj, zobaczcie. Drodzy państwo. Ruch w wodzie jest. Ruch w wodzie jest. Sztuczna kukurydzka, jedno ziarko, płynie. Dobrze, a ja sobie zrobię zdjęcie. Ale nie, Krzysiu, ja tylko na macie. Tak, no tak, dziękuję. O, u ciebie jedzie, jedzie, no. Więc tak to wygląda. Więc taką 40 wypuszczamy i jest w pytkę. Drobne te ryby dzisiaj biorą, drodzy państwo, no ale biorą, nie? To jest najważniejsze. Czekam na te większe miśki. Japoniec, karpik i tak na zmiankę. Czekamy na te mniejsze, na te większe misiaki. Co to jest? Japoniec będzie? Bo coś nie szarpie. Co mamy tutaj? Nie, lesio. Leszek. Więc go podbiorę. I mamy lesia, któremu oczywiście zrobię fotkę. Nie inaczej. Któremu zrobię fotkę. Więc okej. Baja. Płyń po te większe lechy, byczku. No. No, 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 no. Odwrót zrobi i wypad z baru. Pokaż tutaj, zobaczcie jakie ładnego leszczyka ma, gładziutki, no. Ładny, ładny, lesio. I widziałeś leszczowe branie do brzegu, nie? Dół? No i tak i łowimy, czekamy. Czekamy, drodzy państwo, na te większe ryby, a na razie leszcz, karaś i nieduży karpik. Trzy gatunki nam wchodzą, ale czekam na te większe miśki, oby, oby. Godzina jest 8:11, obławiamy, wędkujemy i jest w pytkę. U Krzyśka ryba, u mnie ryba. Pomału, żeby się nie poślizgnąć. Zobaczymy tym razem co. Nieduży karpik będzie na bank. Branie było do brzegu. Uspokoimy rybkę. Niech tak nie szaleje górą. Drobna, bo drobna, ale co mamy?
Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Czym wyżej, tym bardziej agresywna staje się. No i karpik, tak mówi. Mówiliśmy. Zobaczcie. Ła! Je. Ładny, podbierak muszę wziąć. Ładny, zdjęcie mu zrobię, wiesz, bo ładny jest. No, ładny karaś. Ładnie ubarwiony. I zrobimy mu foteczkę. Tamte 42 miał. Ten też podobny będzie. Ładny, ładny. Na matę i dziękuję. Dziękuję Krzysiu, a ja sobie zrobię mu foteczkę. No, grubasek. O, ładny, ładny, ładny. Czyli tak widzicie. Dobra. 40. Dobra, więc wraca. Wracaj. Płyń i rośnij. Jest pytkę. Kolejne branie do brzegu. Opada znów jakaś rybka. Karaś, zobaczymy co. Czy karaś, czy nieduży karpik. Więc znów uspokoimy rybę. Niech to idzie szybko i powoli. Widzicie, dnem ją, pod dnie ją prowadzę i nie bije tak. A jak podniesiemy ją do góry, to od razu szarpie. Więc co mamy? Co mamy, drodzy Państwo? Zobaczymy, co to jest. Karaś. Znów ładny karaś. Znów ładny karaś. Więc takie grubaski biorą. No w końcu ryba godna. Godna, tak? No jechało już po hamulcu, było widać. Tak, odjechała, wiesz, mi tam w prawo poszła jeszcze mocno. I zobaczymy. Odjechała kawałek. Odchodzi w moją stronę, gdzie? Na środek bardziej odchodzi. Teraz zakręciła. Już jest blisko. Blisko jest, no. Tak, tak, ale jeszcze walczy. Widzę ją. Widzisz ją? No tu już jest, niedaleko, nie? Jeszcze nie widziałem, bo na nie wiem co, ale goły jest. Nie, pełnouski. Tak? Pełnouski, no. Pełnouski ładny. Pełnouski, no. Na bank. Zobaczam, że nie jest taki duży. Na bank. Na bank. Jeszcze odejście. Na bank. Wreszcie jakaś rybeczka. Nie jest taki wielki, ale ładny. Ale ładny jest, bo jest szeroki, wiesz, z tych ładnych. Musimy pójść na matę, wiesz? Z tych ładnych jest, tak, wiesz? Tak, musimy na matę, bo to szkoda tak na glebie. Chodź na moją weźmiemy. Tam miarka jest od razu. Z tych ładnych jest szerokich, wiesz? Tak. Zobacz jaki ładny, ubarwiony. No. Tego trzymam, weź go. Wiesz, nie jest duży, ale ładny jest, szeroki, wiesz? Zdjęcie ci zrobię, telefon przynieś. Zobaczcie, drodzy widzowie, jaki ładny. Od 50 ile ma? 50. 110. 60. Ładny, ładny. Ładny, najładniejszy dzisiaj.
Dobra, wypuść go z tego siatki. Ładny, ładny. No i drodzy Państwo, ładny karpik 60. Baja. Baja. Gratulacje. Dziękuję. Siedzi, ale piaskową założyłem drobną przynętę w kolorze piaskowym, brązową, o zapachu rybnym. Jakaś nieduża ryba, karaś będzie, albo leszczyk, zobaczymy co. Ale praktycznie po zarzuceniu karaś. Zobaczcie. Baja, dipujemy, zarzucamy z powrotem i próbujemy złowić coś większego. No. Przy pierwsze wiesz, ładnie wziął, ale nie. No, 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 no. Ale później to już. A to po kiju będziesz czuł, nie? No, no, no. Nie widzę, nie widzę. Wiem, że mały, nie jest taki. Nie, 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 nie jest jakiś taki. Myślałem, że wiesz, coś podobnego. Goły, 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 no, goły, no. Ładnie szarpie. Ale tak mówię tak. No, no. No nie taki mały, nie? Nie, 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 nie. Ale z tych fajnych. Mówię, jak się coś zakłada. No, no tak, wiesz, ładny. Ale no. Jaki zmęczony tu trochę. Barwy wojenne. Masz odepis, ja Krzysiu. Ja. Krzysiek ma dwie ryby. U mnie coś małego, tam też. A to jest drobny. Dublet. Pierwsza ryba na sztuczną kukurydzę. Pierwsza no. W życiu. Dublet. Dublet. No dublet, masz dwie ryby naraz. Tu masz karpia. Tak, tu mam karpika. A tu masz leszcza. A tu leszcz. Leszcz, leszcz. Leszcz. Karpik i leszcz. Dublet. Zobaczcie. Nieduże, ale no. Cieszy, bo... Nagrywasz? Masz tu dwie ryby swoje. Włącz sobie nagrywanie. Tak, masz nagrywam, dublet. No, no, no. O, ten jeszcze wysypcie tak dłużej. Dublecik. Jest dublecik. Daj kija. Odpinaj po kolei. No. Bierz jedną. Tamtę wysypkę już ma, wiesz? Tak. No, bez zadzierowych haki i teraz leszcza na kukurydzę. Pierwsza ryba twoja na kukurydzę, ale zobacz jaki ładny ten leszcz, nie? No, ładny, ładny. Ale zobacz jaki ładny, nie? I wysypkę jaką ma. Dobra. No, 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 no bo on się, no, no. Zmęczony mocno. Ale on ruszy. No trzymaj jedną, wiem, że ruszy. Już, już. Oj. Ale patrz, kurde, sztuczna kukurydzka. Zobacz, gdzie ona sztuczną kukurydzę? Dobra, wędkuj sobie, trzymaj. I wędkuję, Maja, przerzucam zestawy, próbuję innych rozwiązań, kolorów, smaków, kształtów. Jest jakiś szczurek na bombkę świąteczną, ciasto świąteczne, czyli piaskowa. Może być leszczyk, bo to jest typowa przynęta pod leszcza. No tak mówię, typowa przynęta pod leszcza i mamy leszcza. Zobaczcie jaki ładny. Typowa przynęta pod leszcza i mamy. Leszcza. Krzysiek! No. O, jaki lechur wielki. No. Ładny. Ładny, nie? No, to jest taki najładniejszy lech.
zobaczymy. No, taki ładny. Baja. Bombka świąteczna znów. Tak. Nie, nie, no co ty. Nie, no co ty. Nie. Tak wypuszczę. Leż może być, albo nieduży karpik. Ale mam leszczową, typowo leszczową przynętę założyłem, wiesz? Brązową i takie ciasto świąteczne. To jest typowa taka leszczowa, wiesz? Jak zauważyłem, co wędkuję już kilka lat na nią. O, widzisz, zobacz, pa. Znów leszcz. No typowo leszczowa taka, wiesz? Tak. Typowo leszczowa. Zobaczcie, jaki ładny. Zobacz. Typowo leszczowa przynęta. I taki ładny lesiu, któremu zrobię zdjęcie. Widzicie, jaki ładny wysypka ta orłowa. 49,5 taki lesio, więc zwracamy mu wolność. Baja. A ty co masz? Karpia. Podbierak masz tam u siebie. Ale nie duży. A widzę, taki jak tamte. Czyli za minutę 12 dzwony już biją i tak to mniej więcej wygląda. Czekam na te większe miśki, zakładam cały czas, zmieniam przynęty. To już naprawdę bardzo dużo tych przynęt założyłem, tak kombinuję, ale z jednymi jest prędzej rybka, z drugimi dłużej trzeba czekać na branie, niektóre w ogóle nie dają ryby. Pół godziny po 20 minut bez efektu, więc ciężko cokolwiek powiedzieć. No i dalej trzymam się tam, założyłem różową Ringersa, tutaj mam piaskową z Marosza, ciasto świąteczne, no które jest skuteczne pod leszcza. Mamy ciasto świąteczne i słodką kukurydzę. I zaraz słodką kukurydzę zobaczymy, sprawdzimy. Oraz z dajwy też mam ciasto słodkie. Ciasto podobne co z Marosza. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie to takie piaskowe kolory używam. Żółty, piaskowy. I to daje efekt w postaci tych większych leszczy. No ale liczę na karpia jakiegoś większego, takiego przynajmniej 5 kg. No ale czy się doczekam, no zobaczymy. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. No i dzień na razie udany. Rybki jakieś biorą. Oby jeszcze koroneczka dzisiaj wygrała w piłkę nożną z Jagiellonią Białystok. To jest nasz mecz, który odbędzie się w Kielcach. Na razie jest Korona niezwyciężona u siebie. Przez ostatnie wszystkie spotkania w Kielcach niepokonana. No i oby, zobaczcie sami,
dzisiejszy mecz z Jagiellonią przyniósł zwycięstwo, czego im życzę. Więc do boju korona i tak trzymacie. A my wędkujemy dalej, czekając na kolejne branie, rybkę. A co się zawiesi, zobaczycie sami. Nic dodać, nic ująć. I pięknie się zrobiło. Wędkujemy. Jest pyte. Więc nareszcie coś jest, bo drodzy Państwo, 14:37 i nic. Słonko wyszło, chmurki idą. Baja. A tu karaś. Znów. Ładny karaś, taki ładny, zobaczcie, baja. I tak mówię, skisłe masełko, nie inaczej, więc przerzucamy zestaw, to samo, nie inaczej. Drugiej branie. To jest tuńczyk. Tuńczyk, różowa. A też chyba nie karpik. Coś małego. No ale coś jest. Zobaczymy tylko co. Więc skisłe masło. Karaś. Japoniec. A teraz tuńczyk, różowa. Co to będzie? Też karaś. Karaś czy karpik? Karaś. Ładne te karasie są. Przyznać musicie rację, drodzy widzowie. Że ładne. Karasie. Zobaczcie jaka. Więc baja. Płyń. Odjazd. Myślałem, że to coś fajnego, drodzy Państwo. A tu kolejny ładny karaś. Dzisiaj dzień karaskowy. Zobacz. Znów piękny, ładny karaś. Więc taki ładny, zobacz. Jaki ładny karaś. Baja. I wędkujemy. Dalej, nic dodać, nic ująć. Jest coś znów niedużego, może być leszczyk, bo na karasia mi to nie wygląda. A tuńczyk jest też przynętą leszczową. No tak mówiłem, że leszczyk, że tuńczyk jest przynętą. Także leszczową. Zobaczcie jaki ładny. Więc zdjęcie
od 50. I taki ładny lesioł. Więc jak widzicie, drodzy widzowie, sami taki gruby leszek baja. Jest pyta. A więc tuńczyk z powrotem i będzie nieduży karpik. Chyba nieduży karpik tym razem, prawdopodobnie, bo widzę, bije. Zobaczymy, co jest. Nie, karaś. Znów karaś. Myślałem, że będzie. Znów ładny karaś, zobacz jaki patelniak, ale zjadł przynętę i widzicie jaki piękny karasek. Wracaj, baja, ale zakładam przynętę i przerzucam zestaw dalej. Godzina 16:32, ale wędkujemy, siedzimy jeszcze i niedługo zacznie się meczyk. Obejrzymy, raczej wysłuchamy. No i posiedzimy, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej, jest w pytkę. To u mnie. Nie, no bo czekaj, może nie, bo może to tylko od przodu. Po zbiorach weź, ściągniemy go. A tu jest. Ale patrz, bo z tym. Nie. Karaś, karaś. No ładnie. No to pani już żeśmy przeszli. Karaś. Daj mu pyk na zdjęcie. Zobacz, kurde, patrz. No, no. Zobacz, jak dziękuję. On ma cięższy taki. No, 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 widzę, widzę. Przerzucamy i tak to. No. Co? No. Komu się ruszyło, to się ruszyło. Baja. I wędkujemy dalej. No może być coś większego. Ale nie, nie, że jakiś taki olbrzymi to nie jest, ale, ale jak na dzisiejszy warunki. No ładny. To jest fajny. Ładny, no ładny, ładny. No w końcu. No, goły, ale ładny, ładny. Ładny, 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 widzę jak jest. Czy pełnouski? Tak? Pełnouski. Pełnouski. No, tylko większy od tamtego pierwszego. Ładny, ładny, ten już jest ładny. No, ten tu ładny jest. Ten ma skopiątki będzie. No, no to już wreszcie. No, no ten to jest wreszcie fajny do zdjęcia wreszcie. U mnie tuńczyk ładnie pojechał. Widziałeś jak jechało? No ale to nie, 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 nie. Ja już mam kije, tak wiesz, uczulone, wiesz, ręce do kij moich, że już wiem po kiju, co za ryba. Wiesz, mniej więcej wielkość. No, że to nie będzie, nie, nie, nie. No widzisz, karaś. No tuńczyk pod karasie. Więc pojechał. Ale karaś.
kolejny. Ten to maluszek już. I taki maluszek. Pońce, nie? Ty masz karpia? Ja japońca chyba. No ale widzisz. Dzisiaj to już, dostań na środkę, 20 ryba, także nieźle. To pogoda to wysoka. Jam karpio. Karpia mam małego. Prostych wariatów. I taki oto karpiszonek, nic dodać, nic ująć. Jest coś większego. Ryba. Idzie, nawet nie szarpnie głową, wiesz. Idzie, jak wiesz, do boku idzie. No. Ty, ale tak ciężko idzie, jak ja wiem, to nie taki mały. No, ale tamten był chyba większy, mi się wydaje. No, zobacz. Dobrze. No, położę. No weź go z kosza. No. Dobra, dobra. Do kosza. Ja tego jeszcze wiesz. Tamten się nie nagrał, bo nie włączyłem nagrywania, no, w tym filmie. No ale ty będziesz biał. Do filmu. No, baja. Gratulacje. Ła, panie. No. O, wpłynął tu. Mniejszy od tamtych. No mniejszy, ale ładny. Dobra. Nie puszczaj tak ryby. Czy wyleci i będzie problem. Dobrze. Jest.
Jest, dobra. Trzymaj. Dziękuję pięknie. Proszę. Gratulacje. I słuchamy dalej meczu. Jest 0-0. I jest w pytkę. Dublet. Tu ma karpia. Zobaczcie. Karpika. A tutaj nie wiem, co mam na drugiej u niego, ale chyba prawdopodobnie będzie Japończyk. Zaraz wyholuję, to wam powiem. Nie moje wędki, ale na moje oko to będzie karaś. Karaś albo nieduży. Nie, karp. Karp. Drugi karp. Tylko ten większy troszkę. No. Trzymaj, weź sobie go odchać. Czyli dublet. I pomału będziemy kończyć tą imprezę. Drodzy Państwo, leciało. Leciało, tak pokazałem na filmie. Już poczekaj. No masz go. Pakujemy się? No i drodzy Państwo, leciał, tak pokazałem na filmie. Coś od Ciebie? No, do południa chimeriada, małe, drobne rybki. Po południe się otworzyło. Później przestój. I pokazało klasę, że jednak ryby są. Ale... No, ściągnie Ci. No. Ale zobaczcie, co to za branie. Że nawet siły nie ma pociągnąć. Nawet nie zacinam, ściągnę. I drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Ja się dłużej nie doczekałem ryby. Zobaczymy, co jutro na Kielcoku, na zawodach swojego koła. No i kończymy na tym ten dzisiejszy wypad. Z rana trochę brały, później był przestój. Teraz pod koniec dnia, po deszczu, burzy weszły z powrotem. I tak to mniej więcej wygląda. No i tak, drodzy Państwo, znów baterie. A nie, z której strony, chyba z tej strony jest nieduży karpik. I tak mówię, kończymy na dzisiaj ten nierówny pojedynek. Nie wiem, co jutro będzie na zawodach. Oby coś złowić, bo wiecie, Kielcokowi nierówny. I zobaczymy, co jutro na zawodach pyknie. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I widzimy się w niedzielę na zawodach i na filmie najnowszych z federowych zawodów na Kielcoku. Więc duża przynęta, nieduży karpik. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli widzicie, taki karpik na zakończenie. Więc baja, płyń. I kończymy. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć.